dzisiaj ze mną podczas konferencji, wideokonferencji Stereotypu Łamacze, zorganizowanej w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych. Kocham Kraków z wzajemnością. Naszymi gośćmi w tym wydarzeniu będzie pani Katarzyna Dimst. Dzień dobry. Monika Majszak. Dzień dobry. Monika Kukla. Dzień dobry, hej. Oraz Justyna Kieruzarska. Również podczas wydarzenia będą nam towarzyszyć tłumacze języka migowego, pan Mateusz i pani Iza Bela. Dobrze. Teraz na początek chciałbym, żebyście po kolei powiedzieli, czym tak naprawdę się zajmujecie, co robicie. Może Kasia zacznij. Cześć wszystkim, ja jestem Kasia, w internecie znana jestem jako Kasia Działa. Prowadzę od ponad 3 lat kanał na YouTubie, w którym co drugą środę przemycam wiedzę na temat niepełnosprawności. Mam już nagrane ponad 80 odcinków, zapraszam wszystkich do oglądania kanału Kasia Działa. Ponadto szkole, prowadzę prelekcje w szkołach. I moją misją jest to, żeby zmieniać myślenie na temat niepełnosprawności, żeby osoby z niepełnosprawnościami miały możliwość wiedzenia niezależnego życia. Rafa, masz włączony mikrofon. Tak, oczywiście, dzięki Kasia. Proszę. Dobrze, Monika Majszak teraz. Jedziemy po kolei. Cześć, jestem Monika, jestem masażystką, wieloletnią mamą, no i generalnie staram się robić różne fajne rzeczy, przynajmniej próbować, które czasem uprzyjemnią, a czasem pomogą w życiu, bo nasze życie jest troszeczkę smutne, jeżeli tego nie próbujemy. No, na razie wystarczy. Dzięki. Jest z nami też druga Monika. Tak. Ja na co dzień studiuję na WF-ie oraz trenuję narciarstwo biegowe i biatlon. I tak naprawdę to zajmuje 90% mojego czasu, także na jakieś przyjemności bardzo mało czasu zostaje. I jeszcze o przedstawienie poprosimy Justynę. Zajmuję się codziennie pracą własną, prowadzę własną firmę. Ogólnie reklamuję pracę graficzną wspólnie z innymi klientami. Tak samo pracuję w różnych projektach, udostępniam rozwój, świadomość, potrzeb osób głuchych. Większość czasu poświęcam właśnie tej grupie. Super, dziękujemy gościom za przedstawienie się. Mi jest bardzo miło, że mogę spędzić w takim gronie. Dzisiaj no można powiedzieć, że gośćmi są kobiety tylko. Ja tu tylko męski rodzynek i pan Mateusz jako tłumacz. Ale bardzo się cieszę w ogóle, że zgodziliście się uczestniczyć w wydarzeniu. Z racji tego, że w momencie, kiedy zrodził mi się taki pomysł organizowania tej konferencji, tak jakoś około 1,5 miesiąca temu, pierwsza myśl, kogo bym właśnie chciał zaprosić do tej wideokonferencji, od razu właśnie pomyślałem o was, tak? Czyli o Kasi, o dwóch Monikach i o Justynie. Więc dla mnie to jest naprawdę bardzo no, ważne i fajne i cieszę się bardzo, że zgodziłyście się uczestniczyć w wydarzeniu. I pierwsza część będzie polegała na tym, że po kolei będziemy rozmawiać z jedną osobą. Na początek będzie to Monika Kukla, później Justyna, Kasia i Monika, a w drugiej części będą to takie pytania wspólne oraz jeśli macie na czacie jakieś pytania, zadawajcie,
goście się postarają odpowiedzieć na nie. Dobra, Monika, myślę, że spokojnie można cię nazwać takim sportowym świrem. Dałaś się poznać jako osoba, która cały czas trenuje. Do tego coraz to nowe dyscypliny. Może najpierw powiedz, co trenujesz, od kiedy, jak to się ma do twojej niepełnosprawności, na czym ona polega i też co robisz poza sportem? To tak, obecnie trenuję właśnie wspomniane wcześniej narciarstwo biegowe i biatlon. Tak naprawdę zaczęłam rok temu. Takim początkiem były Mistrzostwa Polski, gdzie przyjechałam z trenerem z poprzedniej kadry, właśnie z wioślarstwa. I tak jakoś weszło mi to na tyle, że siedzę po dziś dzień i nie zamierzam z tego zrezygnować. Jeżeli chodzi o moją niepełnosprawność, no to od urodzenia urodziłam się z krótszą prawą nogą, jakby kość udowa się nie wykształciła do końca, więc no to noga prawa jest krótsza o kilkadziesiąt centymetrów. Obecnie właśnie czekam na nową protezę, bo też jestem już po operacji. A poza trenowaniem to właśnie też, jak już wspomniałam wcześniej, studiuję na AWF-ie krakowskim, gdzie właśnie na takim dość ciekawym kierunku jest kultura fizyczna osób starszych, bo poniekąd też wiąże przyszłość właśnie pracy z osobami starszymi. Tutaj od razu czytam na czacie pani Ewa Mielczarska, witam serdecznie, Patrycja, Jola Rymarczyk, Ania, super, witamy, nawet widzę, że panowie oglądają, Mariusz, super, Jarek, hrabia, Kajli, witamy serdecznie. Dobra, Monika, w którym tak naprawdę momencie poczułaś, że sport to jest właśnie to, czym chciałabyś się realizować, spełniać? Jaki był taki moment przełomowy? Opowiedz coś o tym. To było jeszcze na moich pierwszych studiach, gdzie z koleżankami tak naprawdę z dnia na dzień zdecydowałyśmy, że jedziemy na kurs instruktorski z jeździectwa. No dla mnie to była wielka niewiadoma, czy w ogóle egzaminatorzy też zgodzą się, żebym przystąpiła do tego kursu, ale no, powiedziałam im, że chcę być traktowana tak jak inni, bez żadnych tam ulg i byli właśnie zaskoczeni moją postawą, że sobie bardzo dobrze radzę. I od tego momentu tak naprawdę poczułam, że chyba ten sport to jest no, to, co chcę też robić w życiu, czym się zajmować poza studiowaniem. No i na początku tak właśnie jeszcze byłam w tym jeździectwie, ale później właśnie trafiłam przez Jarka Kajlinga do wioślarstwa. No i po pewnym czasie musiałam zrezygnować ze zdrowotnych przyczyn, bo było za duże obciążenie dla mojego jedynego kolana, jakie posiadam. No i przerzuciłam się też na lekkoatletykę, którą trenowałam. Teraz mam przerwę właśnie z uwagi na to, że mam operację półtora miesiąca temu. No i narciarstwo, które jest dotychczas i no nie zamierzam z tego rezygnować. A co byś, Monika, poleciła na początek osobom dopiero zaczynającym swoją przygodę ze sportem? Od jakiej dyscypliny myślisz, że no warto byłoby najpierw zacząć? Myślę, że tak nie ma stricte podanej dyscypliny, którą mogłaby dana osoba zacząć. Tak naprawdę ważne jest to, czym ta osoba się interesuje. I mogłaby zacząć to trenować, ewentualnie właśnie pójść na, jak czasem klub organizują dni otwarte, po prostu zobaczyć, czy to jest ta dyscyplina, którą chcą trenować. Co w ogóle daje ci sport, tak? Czy natrafiasz na jakieś bariery, gdy próbujesz jakiejś nowej dyscypliny? Jak to wygląda? Dzięki temu, że właśnie jestem w sporcie, że trenuję, to tak naprawdę podczas treningów mogę zapomnieć o tym, że gdzieś tam jakieś ograniczenia są, których tak naprawdę no ja nie widzę, staram się ich nie widzieć.
I tak naprawdę właśnie poprzez tą ciężką pracę na treningach też staję się taką sprawniejszą osobą z dnia na dzień. I myślę, że to mi tak pomaga też w życiu codziennym, żeby poprawniej i normalnie funkcjonować. Zapytam jeszcze o CrossFit, z racji, że nasza fundacja organizuje takie treningi, też często uczestniczyłaś, trenowałaś razem z nami. Powiedz mi, osiągnęłaś też w tej dziedzinie sporo sukcesów, bo też byliśmy na zawodach z Avalon, gdzie wygrałaś oczywiście, byłaś też na zawodach w Zielonej Górze, też chyba wygrałaś, o ile się nie mylę. Także powiedz mi, co z tym crossfitem? Traktujesz to bardziej jako takie dodatkowe przygotowanie do treningów w biatlonie, czy to już raczej taka dyscyplina troszkę na dalszym planie? Obecnie niestety musiałam ją trochę odłożyć w dalszy plan, ale czasem się zdarza, że nie wiem, jak mam gorszy dzień i po prostu muszę się wyładować, no to idę właśnie na taki trening, bo no na crossfitie no można porządnie się zmęczyć i to w sumie jest takie fajne i można się zrelaksować przy tym. Mówisz, że nie ma takiej słabości też i przeszkody, której jakby no nie można przekuć na taką siłę i wyciągnąć z tego coś dobrego. I powiedz, Monika, jakie sytuacje, jakie przeszkody w życiu natrafiłaś, w jaki sposób przekuć ją na taką, wiesz, korzyść? Myślę, że taką, która u wielu osób się zdarza, to jest to, że na początku nie do końca wszyscy wierzyli, że można w sporcie tyle osiągnąć, tyle ja mogę w sporcie osiągnąć. I gdzieś tam próba udowadniania na początku komuś, że jestem w stanie to robić, a później tak naprawdę zrobię, że mogę jeszcze więcej i jeszcze ciężej tak pracować i pokonywać kolejne bariery związane z moją niepełnosprawnością. No na pewno twoje życie robi wrażenie i jesteś bardzo aktywna. I co przekazałabyś ludziom, którzy borykają się z brakiem takiej motywacji, z przeciwnościami, które je właśnie tak w taki sposób demotywują? Myślę, że zawsze ten pierwszy krok jest najcięższy, więc warto może chociaż spróbować, nawet przyjść na przysłowiowy ten jeden trening i zobaczyć, bo może się okazać, że to jest akurat to, co się chce robić, to, co się podoba i naprawdę trenowanie może być wręcz zabawą. Jak jeżeli ktoś to lubi, to naprawdę to sama przyjemność trenowania. Więc warto spróbować, nie rezygnować od razu. Jeszcze chciałem zadać pytanie, żebyś coś powiedziała. W ogóle gratuluję serdecznie jeszcze raz wczorajszej nagrody. Powiedz nam, co to była za nagroda? Tak naprawdę dla mnie to była wielka niespodzianka, bo nie spodziewałam się tego, że zostanę właśnie wyróżniona w tym konkursie. To był w Krakowie organizowany konkurs, w którym tak jakby wybierali grono 10 osób, które i spełniają się zawodowo i na przykład też studiują czy trenują i potrafią to wszystko ze sobą połączyć. No i im się to wszystko udaje. Jest, no tak można to określić. Super, dziękuję Monika, zostań z nami. Dzięki. A teraz przejdziemy do Justyny Jeruzalskiej. Justyna, opowiedz nam coś więcej o sobie, czym tak naprawdę dokładnie się zajmujesz. Jestem osobą od urodzenia ucho. Wychowałam się w Lubminie. Wcześniej, jak mówiłam, zajmuję się urazniką. To jest moje ulubione zajęcie. Uwielbiam sztukę. Sztuka dla mnie jest stałą osobą. Sztuka jest dla mnie codziennością. Obecna jest. Całe liceum, później studia artystyczne.
jak i z pracy w reklamie, wszystko było powiązane ze sztuką. W okresie między spotkaniem różnych ludzi, bo ja tak naprawdę sztuka jest dla mnie bardzo ważna. Moja pasja to sztuka. Jest ona, daje mi rozwój. Pokazuje moje miasto. Widzę bardzo dużo braków, moją świadomość i moje ograniczenia. Ja, osoba ucha, to znaczy, że to jest przeszkoda? Nie. Znalazłam rozwiązanie. Pamiętam taką sytuację na studiach. Widziała, że nie ma tłumaczy języka migowego, że nie ma dostępności, że nie ma dostępu do muzeum, do kultury, do rozwoju. Więc padła na pomysł, że w trakcie studiowania zaczęła malować. Zaczęła otwierać sama na własną rękę wernizaże, opowiadała o swojej pracy. Największym problemem zawsze było to, że nie ma tłumacza. Później zaczęła, opisywała te swoje wszystkie prace sama. No jedynie co mogę powiedzieć, że w okresie edukacji nie miała dostępu do tłumaczy. I to spowodowało ogromną siłę stworzenia czegoś nowego, czegoś, co daje jej możliwość rozwoju. Poznała dzięki temu też wiele ciekawych ludzi. Zobaczyła też, że nie tylko ona ma problem z rozwojem i otwartością. Później napotkała bardzo fajnych ludzi, artystów uchy. Dzięki nim zbudowała nową świadomość sztuki. Zaczęła stworzyć nowe projekty, które pozwoliły rozwijać świadomość uchy. Instytut Kultury na uchy nie ma pełnej świadomości o tym, żeby osoby uche miały dostęp. Zawsze zadawała pytanie, dlaczego mogą tylko osoby słyszące mieć dostęp do sztuki, a usi nie. Dlatego postanowiła działać, udostępniać swoją kulturę, swoją wiedzę, praktykę, poprzez świadomość i poszukując osoby, które mogłyby jej pomóc w rozwoju. Teraz już minęło wiele lat. Wszystko rośnie, rozwija się wszystko. Jest bardzo szczęśliwa, że to właśnie dzięki jej własnej ciężkiej pracy widzi efekty. Dobra, Justyna, jeszcze pokażemy twoje w ogóle obrazy. Tutaj akurat się Monika. Nie pokazaliśmy twoich zdjęć, Monika, to może nadrobimy. Tutaj mamy jeszcze zdjęcie, jak strzelasz. I tu wcześniejsze są zdjęcia z biathlonu. Natomiast obrazy, projekty graficzne Justyny, tutaj pokazujemy Gambit Królowej, nie wiem, czy ktoś oglądał, świetny w ogóle serial. Bardzo mi się podoba ta grafika. Tutaj mamy też grafikę przedstawiającą kobietę, mężczyznę. Może opowiesz, Justyna, coś, jakąś historię o którymś z tych obrazów, czy grafik. Tutaj mamy jeszcze takie. Nie wiem, czy wam się to ładuje, czy nie. O, jest. Opowiem. Rysunki u mnie miał temat ludzi. Często kobiety, dlaczego kobiety? Bo sama jestem kobietą. Kobiety dla mnie są ważne. To właśnie potem świadomość kobiet.
świat, że pierwsze dominuje mężczyźni, a kobiety zostają jak gdyby na drugim miejscu. Dlatego ona poprzez swoją rachunkę chce pokazać kobietę, szacunek, równość i świadomość. Dlatego też stan lojalność i wspólna walka o dobro. Dlatego często są to obietnice. Ostatnio skupiam się na elementach włosów, bo włosy są jak gdyby symbolem obiet. Rysuję też świat uchy, to znaczy rachunkę bez twarzy, że wybiera na przykład element oczów. Dlaczego? Bo dlatego, że osoba ucha nie używa uchu, tylko używa oczu. Ona to widzi, dlatego to pokazuje. Pokazuje część twarzy, dlatego, że włosy są jak gdyby symbolem koloru, formą, kształtem. Czasami sztukę, którą pokazuję, to uspokaja moje myśli, mój sposób patrzenia. Po prostu zatapiam się w własny świat. Tutaj na czacie bardzo fajną kwestię napisała Ania, że język migowy bardzo ładny jest. To też potwierdzam, naprawdę fajnie to wygląda. Dobrze, przejdziemy dalej do Justyno. Powiedz mi, kiedy tak naprawdę początek twój, tak? Od kiedy tak naprawdę zaczęła się ta twoja przygoda z tym artystycznym światem, tak? Może coś więcej, jak to się narodziło? Nie słychać. Już, moment. Sztuka zawsze była dla mnie obecna w moim życiu. Moja edukacja zaczęła się w świecie uchym. Poszłam do liceum, do szkoły plastycznej i tam wewnętrznie zaczęło się budować we mnie potrzeba, świadomość, artystyczny świat. Dzięki temu dobrze się czułam. Wiem, że osoby uche, tak jak i ja, swoje emocje wyrażaliśmy poprzez rysunek. Nie mogę tak po prostu wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Po prostu tak jest. No. Poszłam na studia rachniczne, dalej to we mnie było okres studiów, poznała środowisko uchych artystów. Może dzięki im wspólnej wymianie zdań, doświadczenia, plastyki, założyłam właśnie swoją taką stronę projektów wspólnie z innymi instytucjami kultury. Teatr Zachęta w Warszawie, tutaj też właśnie pierwsze kroki robiłam. Była pokazywana moja wystawa, warsztaty dla uchy. I wcześniej to właśnie Gaj i wi otworzyli mi do pokazywania swoich sztuk i dzięki temu otworzyła się galeria. Galeria Labirynt. Pierwszym kongres
w Lublinie na IOLE był dla IOLE Kultury na temat, co dla mnie jest najważniejsze, co brakowało w mieście Lublinie. I tam z koleżanką napisały taki projekt, pisała, no i oni pozwolili jej tam uczestniczyć. I tutaj właśnie razem z koleżanką pokazały, co potrafią. Były bardzo zaskoczone przyjęciem i tutaj tutaj właśnie dzięki temu tutaj pokazało, że ludzie nie mieli świadomości o tym, że usi potrafią być artystami. Dzięki tym małymi krokami, dzięki galerii Labirynt utworzyli warsztaty dla dzieci i uchy, dla dorosłych, uchyli, opowiadali o sztuce, dlatego jak to, co to jest obraz, wyjaśniali od podstaw wszystko. Robili badania z miejscowości Lublin. Zaczęli współpracować z różnymi instytucjami, uchyli świadomości tego, że ludzie usi też mogą się rozwijać. Justyna, wychowałaś się w rodzinie, gdy twoi rodzice byli słyszący. Powiedz coś o początkach, tak? Kiedy się zaczęłaś uczyć tego języka migowego, kiedy języka polskiego, jak to u ciebie wyglądało? Urodziłam się ucha. Cała moja rodzina jest słysząca. Chodziłam do szkoły przez 8 lat do szkoły dla uchy. Pierwszym językiem, którego tak zwanym domowym językiem, moi rodzice nie znali języka PJM. Język polski był bardzo opóźnionym moim językiem. Więc ja poszłam do szkoły podstawowej, tam nauczyłam się migać. Nie miała świadomości, że język migowy jest jej językiem. Dało jej tylko świadomość tego, że będzie miała swobodną możliwość komunikacji z kolegami, z koleżankami. Później nastąpił etap nauki języka polskiego. Ogólnie usi nie znają języka polskiego, jest to trudne. Polski język migowy jest językiem naturalnym dla uchy. Może wyrazić swoje emocje, swobodną komunikację, a język polski jest ciężkim językiem do przekazania, bo ma inną gramatykę. Dlatego uważam, że każda szkoła dla uchy powinna być dwujęzyczna. Mogą Państwo sobie wyobrazić, że osoba, która uczy się języka obcego, na przykład angielskiego, niemieckiego, to nawet chińskiego, uczy się zawsze z bardziej z językiem polskim, bo jest mu wtedy łatwiej się nauczyć tego języka obcego. A tak samo jest z językiem dla uchy. Dzięki w języku miganym może się nauczyć języka polskiego. Bo ono pokazuje więcej, będzie mógł się lepiej nauczyć języka, jak i języka miganego, jak i języka pisanego. Kiedy się zaczęłam nauczyłam pisać i mówić, dzięki mojej mamie. Moja mama bardzo, bardzo naciskała na naukę języka polskiego, dlatego zaczęłam chodzić dodatkowo na dodatkowe zajęcia. I kiedy podrosłam, poczułam, że jestem troszeczkę inna. Zauważyła, że wszyscy gołoni są osobami mówiącymi. Chciałam do nich dorównać, chciałam im wejść w to środowisko.
ale ułamuje bariera. Nikt nie umiał mijać. Ale dzięki mojej wspaniałej przyjaciółce, która była moją sąsiadką, nauczyła się język migowy. I temu poznałam świat, oba światy. I zaczęliśmy porównywać język polski i język migowy. I to była wielka atrakcja dla mnie, że to nie jest nic normalnego. I pomału podjęła taką decyzję, że chce się nauczyć języka polskiego. To była ogromna, ciężka praca, mozolna, pomalutku się nauczyłam. No chyba to wszystko. Trochę za późno zaczęłam pytać się i może w piątej, szóstej klasie podstawowej. Dla mnie słownictwo zaczęło się później rozwijać, ale nie poddawałam się. Bardzo się cieszę, że w ogóle właśnie poruszyłaś ten temat. My też na szkoleniach prowadzę właśnie szkolenia, czy to savoir vivre, czy obsługi osób z niepełnosprawnością i Katarzyna tutaj, do której za chwilę przejdziemy, też prowadzi takie szkolenie. I ja na przykład często spotykam taką sytuację, właśnie mówimy, że no nie każdy głuchy zna ten język polski, tak? To jest dla nich język po prostu obcy. A wiele osób się dziwi, ale jak to? Przecież żyją w Polsce. Jak to język polski jest obcy? I bardzo często właśnie takie zdziwienie na szkoleniach i bardzo dużo pytań pod kątem właśnie tego. Dobra, Justyna, powiedz nam jeszcze, jakie takie stereotypy, z jakimi stereotypami się spotykasz w codzienności? No właśnie. Wybiorę. Nie podoba mi się takie, może nie wszystko, ale część osób mnie słyszących uważa, że uchy, że jest mało inteligentny, że jest, że nie umie sobie poradzić w życiu. Musi mieć wsparcie, musi mieć asystenta. A tak naprawdę to nie jest prawda. Uchy potrafi sam samodzielnie funkcjonować. Jeżeli nie zna języka polskiego, to nie znaczy, że jest głupi. Po prostu nie zna. Tak samo no, większość mogłaby powiedzieć, że to przez edukację. No. Tak samo mówi, że edukacja była źle prowadzona dla osób głuchych. Dlatego część głuchych ma ogromne problemy z językiem polskim, ale to nie oznacza, że są głupi. No ale część społeczeństwa niestety, jeżeli nie zna języka polskiego, to też mają problem w znalezieniu dobrej pracy, w rozwoju, ale to nie oznacza, że to uchy. Na przykład uchy mają prawo jazdy, mają swoje pasje, potrafią jeździć, rozwijają się tak jak i inne. Tylko po prostu ja widzę, że ktoś ma aparat na uchu, to już łączą, że uchy jest biedny, nie umie sobie poradzić, że jest głupi. Zachowuje się jakby był tak zwaną małpą, która wymachuje rękoma. To jej się nie podoba. Z racji, że tutaj jesteś przedstawicielką kultury, powiedz nam, Justyna, jakie najczęstsze bariery w dostępie do kultury występują dla osób głuchych? Kultura uchych, problem głównym jest komunikacja. Między światem słyszącym a światem głuchym. To jest największy problem. No i nie znają języka polskiego. To jest właśnie powielający problem. Tak samo jak brak tłumaczy. No właśnie tak w tym momencie tutaj ma tłumacza. To jest fajnie. Obejrzenie filmu jakiegoś innego programu bez napisu, to już jest problem. Jeżeli jest tłumacz, to fajnie, ale głównym problemem właśnie to jest ta komunikacja.
Powiedz nam, Justyna, jeszcze coś o kulturze głuchych. Bo tutaj na szkoleniach też mamy częste pytania odnośnie i są ludzie ciekawi. Powiedz, czym w skrócie jest ta kultura głuchych i co cię w niej tak najbardziej fascynuje? Kultura głuchych to środowisko osób z wadą słuchu. Podobnie jak wzajemne wymienianie się doświadczenia, pasjami, narracją, historią, nauką o języku. Cały czas język migowy jest rozwijany, cały czas usi opowiadają różne poezje, muzykę, to się rozwija. Kultura, tak samo jak wizualizacja różnych scen, teatru, to nie jest biedna kultura. Mamy bogatą przeszłość i tak dalej, inspiracji, to po prostu trzeba jej posłuchać. Trochę głębiej niż zazwyczaj. Wiadomo, w języku mówionym jest werbalne, a u nas jest przestrzenność, mimika, postawa ciała i to jest właśnie to. Powiedz, Justyna, jaki jest sposób na taki spontaniczny kontakt między osobą słyszącą i niesłyszącą? Załóżmy, że widzę cię na przystanku, chcę zagadać. Co zrobić, aby się zachować tak naturalnie i szybko porozumieć? Zakładamy, że nie znam tej ode mnie. Najbezpieczniej by było po prostu podejść, namachać, że jesteś niesłysząca, nie. No i wziąć telefon, smartfona i zapisać. To jest najprostszy taki sposób komunikacji poprzez pisanie. Po prostu. Czasami jest tak, że ja ktoś chce dojść właśnie do człowieka, który jest głuchy i od razu ma powiedziane, że jest niesłyszący, to żeby nie ujechał, po prostu próbował i zobaczył, jak to będzie dalej. My usi nie gryziemy. Czasami potrzeba zaobserwować reakcję tej osoby. Potrafi czytać z ust, woli pisać, chwilę poobserwować tam. Jeżeli osoba ucha zacznie sama od siebie zaczynać coś mówić, to sprawa załatwiona. Jeżeli nie, to pisać. To po prostu sytuacje są różne. To wszystko zależy od osoby odebrana od drugiej osoby. Super, dziękuję ci, Justyna. Zostań z nami, bo jeszcze będą pytania wspólne. A teraz przejdziemy do Kasi. Kasiu, tak jak wspomniałeś na początku, jesteś znana z tego, że lubisz działać. Powiedz coś więcej, jaki był w ogóle zamysł założenia kanału na YouTube, tak? Jaki jest zamysł, cel? Powiedz coś więcej na ten temat. Zamysł był przypadkowy. Zaczęło się od tego, że moja była szefowa w pracy. Bardzo dużo mnie pytała na temat niepełnosprawności różnych zagadnień i zawsze jak zaczynała mnie pytać, to używała słowa przepraszam. Przepraszam, czy mogę cię zapytać? I na początku było to dziwne, a potem takie trochę śmieszne i irytujące. Mówię, no jak masz jakieś pytanie, to mówię, zadaj mi, ja chętnie na nie odpowiem. Jestem osobą otwartą, nie ma dla mnie jakichś tematów tabu. I tak sobie kiedyś pomyślałam, że dlaczego tak się dzieje, że ona mi zadaje tyle pytań i jeszcze za nie przeprasza, tak, że chce być jakby taktowna. I pomyślałam sobie tak, kurczę, mądra, inteligentna kobieta, która dużo czyta książek, podróżuje po świecie, interesuje się społeczeństwem i tak dalej, a tak mało wie o tematyce niepełnosprawności. I doszłam do wniosku, że fajnie by było, gdyby więcej osób na
różne tematy związane z niepełnosprawnościami się dowiedziałam. No i mogłam to na przykład zrobić pracę poprzez kontakt, rozmowę, czy to na przykład w przerwie obiadowej i tak dalej. Ja stwierdziłam, że to będzie bardzo powolny proces i stwierdziłam, że trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby szybciej, łatwiej dotrzeć do większego grona osób. I stąd właśnie się zrodził pomysł na założenie kanału i nagrywanie odcinków poświęconych tematyce niepełnosprawności. Ile już masz odcinków na kanale? 84 wczoraj, no i nowszy odcinek pojawił się na kanale Kasia Działa i jest on związany z podróżami. Jak wyglądają dostępne podróże samolotem dla osób niesłyszących, też dla osób niewidomych, dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że nasze polskie linie lotnicze dla osób niesłyszących udostępniają taki instruktaż przed lotem, tylko wcześniej trzeba się zgłosić, napisać, że jest taka potrzeba i wówczas oni to przygotują, więc jest tutaj ta dostępność dla wszystkich. Oczywiście zachęcam do obejrzenia tego odcinka, zresztą wszystkich odcinków, tak? Tak, jest tak, 84, tak. Więc troszkę dużo, ale myślę, że powoli jeden odcinek. Jezus, wiem, że o seksualności osób z niepełnosprawnościami, coś, co jest jakby tematem tabu, więc bardzo, bardzo zachęcam was do oglądania i komentowania. Powiedz, Kasiu, temat discourse w ogóle w Polsce mam wrażenie, że jest gdzieś tam na marginesie, tak? Rzadko kiedy ktoś o tym mówi, rzadko są osoby gdzieś tam w telewizji pokazywane, chociaż no, poza tobą też powiedzmy jest Ola Petrus, która jest stand-uperką, tak? Jest często. Teraz ostatnio też no, są youtuberzy też niskorosłych. Powiedz, jak mówić o tej niepełnosprawności, o niskorosłości, które sformułowania jakby no, są poprawne, a które są takie, bym powiedział, no, nieodpowiednie, tak raniące ciebie. Okej, okay. Tak, jak na początku nie wspomniałam, ja mam niepełnosprawność ruchową, mam achondroplazję, czyli ona powoduje, że mam niższy wzrost niż moi koledzy, koleżanki. Ogólnie osoby z tym schorzeniem, podobnie jak z dysplazjami kostnymi, mają około 130 cm wzrostu, trochę więcej, trochę mniej. Każdy jakby przypadek jest indywidualny. Ja mierzę 141 cm wzrostu, ale z tego tytułu, że ja byłam wydłużona metodą Ilizarowa. Dlaczego tak mało się mówi o niskorosłości w Polsce? Myślę, że z tego też tytułu, że jest tych osób mało, ponieważ szacuje się, że około 1000 osób w Polsce żyje z różnymi rodzajami dysplazji. Tych dysplazji kostnych jest około 200. Ja miałam któregoś razu na szkoleniu takie ciekawe pytanie, mianowicie pani mnie zapytała, ile trzeba mieć wzrostu, żeby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. I ja wytłumaczam, że to nie sam wzrost tutaj jest powodem, dla którego ktoś może dostać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, tylko w przypadku tego niskiego wzrostu są jeszcze inne schorzenia, że ktoś może mieć wodogłowie, problemy neurologiczne, problemy z kręgosłupem, skoliozę, kifozę, lordozę i tak dalej, problemy z kolanami i tak dalej. I ten szereg różnych przyczyn, tak, jakichś problemów zdrowotnych sprawia, że osoba dostaje, może ubiegać się właśnie o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. No, to tyle. Czy coś jeszcze Kasia, było w pytaniu, pozwoli... bo może coś mi wypadło. Nie, o to chodziło, dzięki. Okay. Prowadzisz również szkolenia z różnej tematyki, ale no jednak skupiasz się na tematyce niepełnosprawności. Powiedz, jakie są tu szkolenia i jak często je prowadzisz, ile w miesiącu? Ojej, to różnie. Ostatnio bardziej intensywnie. To są szkolenia z Savoir Vivre w stosunku do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a teraz też dużo uwagi poświęcam dostosowaniu miejsc pracy oraz jak, a to akurat co widzicie, to są prelekcje w szkołach. Tutaj szkoła na Pomorzu, szkoła podstawowa, kiedy miałam zadawane pytania, zostałam zaproszona do szkoły z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, który jest obchodzony 5 grudnia. Bardzo fajne spotkanie dla dzieciaków.
bo oprócz właśnie też kanału i szkoleń prowadzę prelekcje w szkołach i tutaj akurat widzicie licealistów z 10 LO w Radomiu imienia Stanisława Staszica. Jest to 10 liceum z oddziałami specjalnymi. Bardzo fajne osoby. Miałam taką fajną sytuację, że podczas prezentacji jeden z chłopaków wszystko czytał, co było na slajdzie, po prostu tak miał. I to była dla mnie taka pierwszy raz sytuacja, w jakiej się znalazłam. Pomyślałam, że okej, to niech on tak robi, skoro jest mu wygodnie, lubi to robić. I się śmiałam, że po prostu mam swojego lektora. Co do szkoleń, to wracając właśnie te dostępne stanowiska pracy oraz to właśnie zatrudnianie dostępne dla wszystkich. Kasia, prowadziłaś również fundację przez parę lat, Fundacja Rodzic Nie Pęka. Powiedz, co udało się wam zrealizować? Warsztaty dla rodziców we Wrocławiu, w Warszawie. Zorganizowaliśmy też pierwszy w Polsce Międzynarodowy Dzień Niskorosłości, który jest obchodzony co roku na świecie 25 października. Jest to data nieprzypadkowa, bo to są urodziny założyciela pierwszej na świecie organizacji na rzecz osób niskorosłych, Little People of America, który założył tą, Billy założył tą organizację i później i z okazji jego urodzin, w rocznicę jego urodzin co roku na świecie jest obchodzony ten dzień, przede wszystkim po to, żeby uświadamiać społeczeństwo, że osoby niskorosłe są na świecie, że żyją, funkcjonują. Żyją tak normalnie jak inne osoby, czyli chodzą do szkoły, później mogą pójść na studia czy do pracy, zakładają rodzinę. Nie zawsze też jest tak, że jak ktoś jest niskorosły, to jak decyduje się kobieta na macierzyństwo, to wówczas zawsze rodzi osobę, że urodzi dziecko też z dysplazją. Nie jest tak, może urodzić zdrowe dziecko. Ja osobiście znam mamę, która mając to schorzenie urodziła dwójkę zdrowych dzieci. Kasia, a co tak najbardziej irytuje cię w podejściu ludzi do twojej niepełnosprawności? Czego nie lubisz najbardziej? Ja szczerze spotkałam się bardzo mało z takimi sytuacjami, żeby ktoś gdzieś mnie zirytował i źle potraktował, ale najbardziej to jest mi przykro, kiedy no jakby osoby niskorosłe traktuje się jak dzieci z tego tytułu, że są niskie i może się wydawać, że to jakby przedstawiają trochę postać dzieci i takie spouchwalanie się z dorosłymi osobami, czy od razu przychodzenie jakby na ty, a gdzie w sytuacji z komunikacji z innymi osobami mówi się per pani, per pan. No też nie podoba mi się to ciągłe jakby zwracanie też uwagi, że na to słowo na K, którego ja tak nie używam i też moi koledzy, koleżanki też nie, Ola Petrus bardzo dużo też uwagi na to zwraca, żeby na osoby niskiego wzrostu mówić właśnie niskorosłe, bo po prostu tamto słowo na K jest bardzo pejoratywne i takie krzyżące i zabiera taką w moim odczuciu podmiotowość jako człowieka, tak, tylko go bardzo marginalizuje wówczas. Tutaj pan Antoni na czacie napisał o tematyce niepełnosprawności. W Polsce jest bardzo niska świadomość, prawie zerowa, dlatego dziś mamy takie wysokie ograniczenia praw należnym osobom niepełnosprawnym. Jeżeli mogę skomentować, to powiem, że ja jakby z własnego doświadczenia podwórka, jak obserwuję, to po prostu myślę, że inaczej sytuacja by wyglądała, gdyby po pierwsze uczono o niepełnosprawności w szkole, o tym, że jesteśmy, że świat jest różnorodny już na etapie podstawówki. No i przede wszystkim powinniśmy odejść od medycznego modelu niepełnosprawności, który wskazuje, że albo niepełnosprawność da się wyleczyć, albo zaleczyć, jakoś tak udoskonalić, tak? A przejść na społeczny model niepełnosprawności, gdzie to bariery, które istnieją w społeczeństwie, sprawiają, że osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności nie mogą funkcjonować i nie mogą wieść niezależnego życia, tak jak osoby sprawne, tak? Do czego tutaj trochę nawiązuje do definicji konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Co rozumiesz przez niezależne życie w kontekście osób z niepełnosprawnościami? Takie pytanie zostaliśmy zadani na Instagramie. Świetnie, bardzo za nie dziękuję. Dla mnie niezależne życie osób z niepełnosprawnościami to jest takie, że osoba z każdym rodzajem niepełnosprawności może samodzielnie, czy tam z pomocą na przykład asysty, jeżeli tego potrzebuje, wieść niezależne życie. Tak jak tutaj Justyna mówiła, że ona ma taki sam dostęp, chciałaby mieć taki sam dostęp do kultury, jak ludzie słyszący. Ja przeczytałam jakiś czas temu bardzo fajną książkę, powiedz to w mig, na temat świata osób głuchych i ona mi usmysłowiła bardzo fajną rzecz. W tej książce było napisane, że gdyby każdy człowiek na świecie posługiwał się językiem migowym, czy to w Polsce polskim językiem migowym, czy to w Niemczech niemieckim językiem migowym i tak dalej, to osoby głuche nie byłyby traktowane jako osoby z niepełnosprawnością, tak? Bo tutaj kwestią, jakby barierą, jaka jest ta właśnie komunikacja. I gdyby faktycznie każdy z nas znał ten język migowy, to wówczas nie byłoby żadnego problemu, nawet nie trzeba by było mówić o niepełnosprawności, tak? Bo to są osoby, które są z punktu widzenia no, po prostu sprawne fizycznie, tak? Ja często na szkoleniach też wspominam o tym, że jeżeli jest problem z architekturą budynku, jest zatrudnieniem osoby, to przecież można pomyśleć też o innych rodzajach niepełnosprawności. Powiedz, dajmy na to, jest taka sytuacja. Przychodzisz do baru. Okay. Nie wiem, czy chodzisz do baru. Jak nie było pandemii, to chodziłam pewnie. I wszystkie te blaty są wysoko w barze, tak? No z reguły tak. Jest głośna muzyka, nie bardzo słyszysz się z barmanem. I co robisz? Co powinien zrobić pracownik wtedy, ten kelner? No i wiecie co, nie spotkałam się nigdy z obniżonymi blatami w barach, które by były super dostępne, które byłyby super przykładem dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy dla osób niskorosłych. U mnie jest tak, że do tej pory jak chodziłam po barach, to fajnie brzmi, to miałam to takie szczęście, że albo była taka rura wmontowana tam w ten blat, więc ja nogami stawałam na tą rurę i udawało mi się jakby no tak, żeby mnie barman zobaczył i że mogła złożyć zamówienie, albo musiałam jakoś stawać, wdrapywać się na ten krzesło barmańskie. No ale fajnie by było, żeby właśnie uświadomić menadżerów, właścicieli barów, żeby taką dostępność zapewnili. Nie tylko przy wejściu do samego baru, że na przykład jest podjazd, nie ma takich schodów i tak dalej, ale żeby też ten bar był dostępny, żeby na przykład osoba na wózku inwalidzkim czy osoba niskorosła mogła podejść i samodzielnie zamówić tam drinka czy piwo, etc. A jeżeli chodzi o ten hałas i tak dalej, to mi jest to, że ja naprawdę głośno gadam, bo w dzieciństwie miałam takie powiedzenie, że jeszcze mnie nie widać, ale już słychać. Więc jak trzeba, to naprawdę potrafi się głośno drżeć. Jak nie ma wyjścia, to myślę, że... Trzeba sobie radzić, nie? Trzeba sobie radzić, dokładnie. Dziękuję Ci, Kasiu, za ten z nami. Proszę. I teraz jeszcze przejdziemy do Moniki, naszego ostatniego gościa. Monika jest osobą niewidomą, również jest ekspertką naszej fundacji pod kątem osób niewidomych. Prowadzi również z nami szkolenia. Powiedz, Monika, no jesteś niewidoma, ale nie od urodzenia, tak? Powoli zaczęłaś tracić ten wzrok. Powiedz coś więcej, jak to przebiegało i z czym masz takie największe problemy w codzienności, tak? Ja urodziłam się jako dziecko zdrowe, ponieważ mam już swoje lata. W tamtych czasach jakby nie było przesłanek przez pierwsze 7 lat. Nie było przesłanek przez pierwsze 7 lat, że będą jakieś problemy zdrowotne. W pierwszej klasie szkoły podstawowej, a w zasadzie po pierwszej klasie, czyli już po 7 roku życia jakby,
zaczął się ten pierwszy etap, kiedy zaczęły być widoczne takie problemy ze wzrokiem. Oczywiście wiele dzieci ma jakieś okularki, nie widzi czegoś tam z daleka i tak dalej, nierówno pisze w zeszycie, gdzieś tam gubi linijki, ewentualnie słabo czyta. Tym się zainteresowali rodzice i rzeczywiście problem się okazał poważniejszy i w wieku 9 lat się okazało, no, że diagnoza jest po prostu taka dla mnie wtedy no, miażdżąca, bo jako 9-letnie dziecko usłyszałam, że będę niewidoma. Nie wiedziałam tylko, jak długo to potrwa, czy to nastąpi szybko, czy będzie rozłożone w czasie. Tego lekarz nie potrafił określić. No i w moim przypadku, gdzie to jest zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, jest taka sytuacja, że naprawdę w ciągu kilkudziesięciu lat, bo mogę powiedzieć tutaj 40 lat w zasadzie, ten etap wciąż trwa, czyli pogłębia się ta choroba. No i w tym momencie jestem już na granicy, czyli szarość, która gdzieś tam za kilka lat pewnie przejdzie raczej w ciemność. Nie wiem, czy to będzie etap rozpoznawania światła. Mam nadzieję, że przynajmniej to. No i tak wyglądała jakby sytuacja. Natomiast ja nie byłam skierowana do szkoły. W szkole na Tynieckiej w Krakowie tutaj jest cały zespół ludzi, którzy wiedzą jak traktować, jak postępować z takimi dziećmi. Ja dopiero pod koniec 8 klasy, to był taki system 8-klasowy, byłam kierowana do szkoły średniej pod tym kątem właśnie. Natomiast całe moje kształcenie przebiegało w szkole publicznej. Na szczęście miałam wyrozumiałych nauczycieli, fajnych kolegów, tyle tylko, że mój jakby osobisty gdzieś wewnętrzny rozwój no troszeczkę taki był, bo byłam, że tak się wyrażę, bogata wewnętrznie, natomiast wycofywałam się raczej z życia takiego towarzyskiego, czułam się troszeczkę inną. Być może gdybym uczyła się i dorastała w szkole z dziećmi, które nie widzą lub słabo widzą, bo tam oczywiście są bardzo różne przypadki wraz ze sprzężeniami, no może byłoby mi łatwiej. Ktoś zadecydował za mnie, że będę funkcjonować w życiu, dopóki się da, w szkołach publicznych. No taka edukacja była troszeczkę wspierana w średniej szkole, ale to dopiero na etapie liceum. Miałam dodatkowe indywidualne lekcje no, z przedmiotów ścisłych, z którymi miałam problemy, na przykład nie widząc. Nie znałam też Braille'a. Szczerze powiem, że do tej pory Braille'a nie znam, ponieważ dorosłam w przekonaniu, że nie jest jeszcze to ten etap, kiedy potrzebuję tego Braille'a. Zanim postanowiłam o nauce, na przykład zapoznaniu się z obsługą komputera, która teraz jest czymś normalnym dla osób niewidomych, zupełnie normalnym i nawet wdrażanym od razu dzieciom w szkole podstawowej już. No ja gdzieś mi to umknęło, prawda? Ale jako osoba już dorosła, nawet powiedziałabym, że bardzo dorosła, dojrzała, zaczęłam korzystać z urządzeń. Nie miałam wcześniej możliwości, ponieważ ten rodzaj sprzętów, programów, etc., jakby ten rozwój, boom na to, to jest ostatnie 10, może 15 lat, kiedy ja właśnie żyłam sobie jakby obok środowiska. Także moje życie tutaj troszeczkę wygląda może inaczej niż na przykład Justyny, która od urodzenia gdzieś tam była z tym językiem migowym. Ona podążała w stronę języka polskiego później. Natomiast ja sobie musiałam radzić w środowisku, każdym nowym środowisku, no z tym swoim, z tą swoją dysfunkcją, która niestety kiedyś była nazywana. To też właśnie było Przepraszam, że ci przerwę, ale tutaj Monika niestety musi się
Monika Kukla cię niestety tak. musi zbierać. Dziękujemy ci za udział. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Dzięki wielkie. I Justyna ma tutaj problemy, też internet zawiesza. Także Justyna, nie przejmuj się, czekamy na ciebie. I Monika, drugie pytanie. Powiedz, o, widać Justyna ciebie idealnie, więc dobrze. Powiedz Monika, czym się zajmujesz zawodowo i czy to jest prawda, czy może mit, że niewidomi masażyści są najlepsi? Zawodowo oczywiście tu już zdradziłeś, że zajmuję się masażem. Niestety również od niedawna, ponieważ u mnie ta kolejność była odwrócona, czyli najpierw zostałam mamą dwóch córek, w tej chwili jedna dorosła, druga jeszcze nie. I postanowiłam, że jednak no, coś w tym życiu więcej trzeba zrobić, żeby no, nadążać za rzeczywistością, no i żeby mieć kontakt z ludźmi, żeby poprawić swoją sytuację, żeby poznawać nowych ludzi. Strasznie długo dojrzewałam do tej myśli, żeby się za ten masaż rzeczywiście wziąć tak na poważnie. Skończyłam szkołę, krakowską szkołę masażu na Królewskiej. Polecam każdemu, kto nie widzi. Super szkoła, super wykładowcy, podejście, wszystko, warunki. Naprawdę trafiłam też na fantastycznych młodych ludzi, bo większość, pomimo że tam nie ma ograniczeń wiekowych akurat w tej szkole, więc to jest dla każdego szkoła, na przykład dla mnie, kiedy zdecydowałam się dość późno na ten masaż. No, fajni, fantastyczni ludzie. I to był w zasadzie taki proces, musiałam dojrzeć do tego, bo jako młoda osoba jakby nie miałam takich ukształtowanych pragnień, żeby zostać masażystką, wręcz byłam nieśmiała i zupełnie czasem ktoś się dziwi, że inna niż w tej chwili. Tak, rzeczywiście tak było. Teraz mogę z wami rozmawiać, mówić do was i się śmiać i fajnie tutaj się czuć. Kiedyś byłam raczej wycofana i nie wierzyłam w siebie, także pierwszym takim momentem, kiedy był pomysł na masaż, no to było zetknięcie się z osobami, które już są masażystami niewidomymi, ze środowiskiem, poprzez fundację dla niewidomych. I to był pierwszy taki impuls. Tam też właśnie taką pierwszą sytuacją, którą przeżyłam bardzo fajnie i do tej pory super wspominam, później kontynuowaną, były zajęcia z samoobrony dla niewidomych, konkretnie celowane w tą grupę osób, przygotowywany program był konkretnie dla nas. I to mnie otworzyło strasznie na ludzi, dało poczucie jakiejś własnej wartości, odwagi, pewności siebie. To oczywiście się stopniowo rozwijało, ale to było fantastyczne i to był taki moment przełomowy, powiem wam, że od tego się zaczęło, kilkanaście, jakieś 13-14 lat temu. Dziś jestem masażystką pracującą, gabinet, który nas zatrudnia, nas, osoby z grupą właśnie niepełnosprawności, też jest nawet wyróżniony za swoją działalność, to się pochwalę. Nasz szef i szefowa też bardzo, bardzo się starają, żeby nam życie ułatwić, żebyśmy mieli jak najlepsze warunki, żeby atmosfera była fajna. Generalnie jestem bardzo zadowolona na dzień dzisiejszy z tego, co robię. Monika, a powiedz, czy przekonanie o tym, że zmysł wzroku jest taki najważniejszy, jest prawdziwe? Co o tym myślisz? Różne opinie słyszałam na ten temat i powiem tak, że z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jestem w stanie funkcjonować tracąc ten wzrok. Oczywiście każdy przypadek jest inny. Są osoby, które się rodzą nie widząc nic. Są takie, które nagle tracą wzrok w wyniku wypadków i to jest na pewno zupełnie inna historia do opowiedzenia, także poprzestanę na swojej. Że nie widzę, ograniczyło mi bardzo odbiór świata. Ja tu strasznie zazdroszczę
Justynię, która maluje. Chciałabym obejrzeć jej obrazy, ale nie mogę. Może ktoś dokona audiodeskrypcji tych obrazów, bo są fundacje, które się zajmują tym. Są fundacje, które właśnie bazują na audiodeskrypcji obrazów, sztuk teatralnych, filmów i tak dalej. Bardzo różnych rzeczy, coraz więcej tych rzeczy się pojawia w przestrzeni, także świetnie. Filmy, których nie mogłam od wielu lat po prostu no, wysłuchać w tej chwili, natomiast bazując na tym, co pamiętam i na audiodeskrypcji, jestem w stanie sobie fajnie, czasem się śmieję, że nakręcić w głowie swój własny film na tej podstawie. Nie wiem, czy ten wzrok tak do końca jest pierwszym zmysłem, bo taka jest opinia ogólna. Tak się wydaje ludziom, którzy widzą i opierają jakby swoje życie na pierwszym wrażeniu wzrokowym. Słyszałam, czy to jest prawda, no może jeszcze poszukam czegoś na ten temat, ale słyszałam, że to słuch jest pierwszym zmysłem tak naprawdę, węch, a dopiero później wzrok. Oczywiście jeszcze u nas ten dotyk, prawda, tutaj jest bardzo ważny, no ja szukam ręką, a nie wzrokiem, nie okiem. Natomiast fajną rzecz kiedyś w gazecie przeczytałam, oczywiście przeczytał mi to komputer, że w zależności od miejsca na świecie, od rodzaju kultury obowiązującej gdzieś tam kultury danej grupy osób, na jakiejś tam szerokości geograficznej, w jakimś kraju, różnie te zmysły są, że tak powiem, postrzegane. Jedni ludzie z jednej grupy mogą mieć jakby wzrok, wzrok im służy do określania największej ilości określeń, nazewnictwa tego świata, w którym żyjemy wokół nas i tak dalej. Natomiast są grupy gdzieś kulturowe, plemiona i inne jakieś tam części świata, gdzie na przykład smak ma najwięcej określeń niż w porównaniu z Europą czy z jakimś zachodnim krajem, gdzie właśnie tutaj obraz dominuje. Słuch. Ja myślę, że ten słuch dla mnie w tej chwili i dotyk to jest baza, no węch, absolutnie tak. Żal mi troszeczkę no, tego dyskomfortu, no, ale taką mam dysfunkcję, z tym się pogodziłam, miałam zresztą na to czas, przyzwyczaiłam się i funkcjonuję. Zwykle na pytanie, jak funkcjonuję, odpowiadam, że normalnie, tylko po prostu czasem potrzebuję w pewnych sytuacjach jakiejś drobnej pomocy, ewentualnie no po prostu potrzebuję więcej czasu na coś. Mito, na tej fundacji uczestniczysz jako współprowadząca szkolenia i powiedz, czy ta edukacja w tym kierunku, jak ważna jest ta edukacja, tak? Bardzo ważna. Odkąd właśnie spotkałam się z reakcją ludzi na ulicy, a później właśnie przy współpracy z fundacją, z tobą, z Brakiem Barier, no wtedy dopiero do mnie dotarło, jak bardzo ważna jest edukacja. No, ludzie naprawdę są ciekawi i bardzo, bardzo wielu rzeczy nie wiedzą. Są nieświadomi naprawdę. Żyją tak w swoim świecie, nie myślą o tym, że dziś jest dobrze, jutro może być zupełnie inaczej, prawda? No nie winię ludzkości za to, że tej wyobraźni może nie ma aż tak dużo, żeby sobie siebie wyobrazić w sytuacji niepełnosprawności, bo bardzo często słyszę, że ktoś mnie podziwia, jak sobie radzę. Radzę sobie, ponieważ ja się tego nauczyłam, przyzwyczaiłam się do tego i dla mnie to jest normalność, moja normalność. Jeżeli ktoś z boku widzi to inaczej, no to trudno, trzeba mu wtedy wytłumaczyć, że to jest normalne. Także edukacja, tak jak właśnie Rafał, wiesz, jak reagowały dzieci. Dzieci kapitalnie reagują na to, naturalnie reagują na to. Zadają pytania, nie boją się zadawać pytań, nie mają problemów jak dorośli, żeby o coś zapytać. Dorosły często jest zakłopotany.
dziecko po prostu mówi wprost, pyta wprost i chce wiedzieć, chce, żeby mu wytłumaczyć. No, była taka sytuacja, powiedzmy, nie jeden raz w przedszkolu czy w szkole, bo wspominałam, że mam dwie córki, że dzieci dopytywały po cichu o mnie, widząc mnie z białą laską. Moje dziecko bardzo głośno i konkretnie odpowiadało na te pytania, bo moja mama nie widzi, no, po prostu. I wtedy się zaczynały inne pytania, każdy chciał pomóc. Takie naturalne to jest, myślę. Bardzo naturalne, każdy chciał spróbować, jak się chodzi z białą laską, oczywiście. I tutaj Monika teraz w tej chwili pokazuje zdjęcie z jednego ze szkoleń, jak tutaj pana uczysz prowadzić. A na drugim zdjęciu jesteś właśnie z córką Laurą. Powiedz mi, bo to takie wspólne pytanie będzie też do Justyny. Jak odnajdujecie się jako mamy w takiej codzienności swoich dzieci? Czy bez problemu komunikujecie się z innymi rodzicami, nie wiem, z klasy, czy w środowisku dzieci? Mówicie o tej niepełnosprawności, że o, twoja mama jest... powiedzmy, nie wiem, inna, głucha, ślepa, w taki sposób. Powiedzcie coś więcej. No może Justyna pierwsza teraz dla odmiany. Tak? Czekaj. Okej. Ja jestem mamą. Mam syna, słyszącego ma 10 lat. Na chwilę pójdzie do 5 klasy, szkoły podstawowej. No i normalnie mam barier. Nie komunikuję się doskonale. Uczymy się wzajemnie mówić i migać. Rozumiemy się doskonale. Uczymy się wspólnie dwóch kultury uchych i kultury słyszących. Mój syn normalnie odbiera środowisko uchych. Nie jest dla niego nic innego. Od dzieciństwa po prostu widzi, wie i to jest takie naturalne, takie spojone z niego. Takie ma wewnętrzne to już w sobie i tego się nie da zmienić. A jeżeli chodzi o pytanie, jak szkoły reagują na panią Justynę, na paną inną mamę, oczywiście. Dla mnie to już jest normalne, że ktoś inny może powiedzieć na nią, że jestem mamą, nie słysząca, nie słyszy, zero, nic. Nic, nie, odpowiadam po prostu, że nie tak, nie słyszę. Noszę aparaty, ale te aparaty nie dają mi stuprocentowości, że będę słyszała. Pogodziłam się z tym, że jestem niesłysząca. Tak jak pani Monika do tego, no, jakby dorosła do tego, nie akceptuję. Mój syn ma fajną klasę. Część rodziców są jego przyjaciółmi, fajnie się kontaktujemy, mamy pozytywne relacje, mamy swobodne, zadajemy sobie pytania, swobodna odpowiedź, więc dla mnie nie ma problemu. Tylko na zebraniach szkolnych mamy problemy. Nie uczestniczę z nich, bo dlatego, że dla mnie nie ma sensu być tam, jeżeli czegoś nie rozumiem. Jest mnóstwo ludzi, wszyscy mówią, a ja siedzę sama, rodzina, nic się nie odzywam, nie wiem, o co chodzi, więc po prostu nie korzystam z tego, nie chcę sprawiać synowi zakłopotanie, że o, twoja mama poszła. Po prostu po zebraniu idę do wychowawcy, proszę o wyjaśnienie. Wychowawca zawsze mówi, wszystko mówi, było na zebraniu, ja już pani wysłałam maila, niepotrzebnie pani przychodziła. Więc to jest jeden taki dylemat. No i dlatego poprosiłam moją mamę do tego, żeby chodziła na zebrania właśnie
żeby chodziła, załatwiała właśnie sprawy szkolne, tylko szkolne, ale wszystkie decyzje, które są podejmowane, podejmuję ja razem z mężem. A moja mama to jest tylko takim pośrednikiem. Ale to nie zdarza się często. Teraz jak był okres pandemii, wszystko zaczęło się przez internet. Wszystkie zebrania były online. Wszyscy korzystali z domu, programu Zoom. No niestety ja nie uczestniczyłam. Prosiłam o to moją mamę. Czasami pisałam SMS-y, ale albo maile. I to był tylko ten poziom. Ogólnie z synem nie mam problemów, więc jest wszystko okej. Super, myślę, że poruszałeś bardzo ważne aspekty, tak? Dobra, Moniczko. To jeśli chodzi o kontakty takie dzieci-szkoła, tak? Nigdy nie było problemów ani z kontaktem z jakimiś dziwnymi sytuacjami. Po prostu szliśmy na początku zawsze powiedzieć, że oboje nie widzimy, ja bardziej, tata mniej, gdzie ja bardziej nie widzę, tata sobie radzi. Dziecko jest zdrowe, więc w zasadzie rzeczywistość raczej ogarnia. Nauczyciele, rodzice, dzieci, naprawdę nigdy nie mieliśmy problemów z tym. To było wszystko jakby naturalne. Jeżeli się zdarzały jakieś niefajne sytuacje, to były naprawdę pojedyncze sytuacje, ale to jakieś tam dziecko dokuczało ze starszej klasy mojemu dziecku, żeby, nie wiem, po prostu mu dokuczyć. Ale ja to rozwiązywałam, nie zostawiałam takich sytuacji. Były takie dwie sytuacje, zrobiłam nie awanturę, ale interweniowałam, po prostu poprosiłam o pogadankę na lekcji, o zwrócenie uwagi wszystkim dzieciom, nie tylko tej jednej dziewczynce, która tam dokazywała troszeczkę. Generalnie dziewczynka była ogólnie niezbyt grzeczna, więc akurat trafiło na moje dziecko i na to, że zobaczyła mnie z białą laską. Ale to mówię, to były takie incydentalne zupełnie sytuacje, z którymi gdzieś tam wszyscy jak najbardziej zapewniali, że się uporają, że dzieciom przekażą, co powinny, czego nie, bo i dlaczego, prawda? Nawet były pomysły właśnie takie, żeby dla klasy zorganizować takie spotkania właśnie z Savoir Vivre. W tej chwili do tego nie doszło tak naprawdę, ale myślę, że samo to, że klasy są otwarte na dzieci z problemami, na choćby nawet z problemami ruchowymi. Nie jest to całkowita jakaś taka, że jest to inność, która nie przeszkadza w grupie rówieśniczej. No może my to tak odbieramy. Nie wiem, jakie mają doświadczenia inne rodziny, inne dzieci, inne mamy. Ja nie miałam nigdy problemów. Zawsze wszyscy szli na rękę, pomagali, omawiali. Jeżeli trzeba było wypełnić jakieś ankiety, pomagali. Oczywiście nie piszę od dawna, nie wypełniam druków. No teraz droga mailowa, tak jak tutaj właśnie Justyna mówiła, zebrania, jak najbardziej uczestniczyliśmy w zebraniach. Ja wiem, nie było żadnych konfliktowych takich sytuacji, czy sytuacji, które by mi utrudniały życie w mojej sytuacji lub dziecku. Nie. No i tu myślę, że też ta jednak edukacja, tak, jest ważna właśnie po szkole. Tak, tak. Ale i właśnie tutaj wrócimy do tego, że trzeba zacząć od przedszkola chyba rzeczywiście, żeby te dzieci się zorientowały, że istnieją osoby z trudnościami różnymi. Nie wszyscy są zdrowi, nie wszyscy są jednakowi i całe szczęście też, prawda, bo świat musi być kolorowy i różnorodny. Musimy tylko tłumaczyć jedną rzecz, że nam po prostu jest trochę trudniej w pewnych sytuacjach. I te dzieci to rozumieją. Zadają mnóstwo pytań, bo są bardzo ciekawe. W średniej szkole też. Powiem szczerze, że
Nieważne, czy to jest małe dziecko, czy to jest nastolatek, czy to jest młoda osoba, czy starsza osoba. Naprawdę, ja się spotykam z bardzo wieloma fajnymi ludźmi na ulicy. Nieraz się śmieję, że pewnie pół Krakowa mnie już zna z widzenia. I pół Krakowa mi już pomagało na wszystkich przejściach i innych, gdzieś tam w przestrzeniach różnych, gdzie bywałam, banki i te inne instytucje, gdzie musimy bywać od czasu do czasu, przychodnie. Bardzo fajny odbiór. Ja, to jest moje osobiste zdanie, świadomość rośnie. Na pewno są miejsca, gdzie tego jeszcze nie ma i jeszcze są braki, ale jest o wiele lepiej, jeśli sięgnę pamięcią gdzieś tam wstecz, 20-30 lat temu było zupełnie inaczej. Wtedy ludzie wręcz nie chcieli wychodzić i pokazywać się. I sama siedziałam raczej. Na czacie też ważną informację właśnie napisał Radosław. Młode pokolenie nie widzi żadnego problemu, są bardzo otwarci. Tak, tak, też tak myślę. Też tak myślę, na pewno znajdą się w każdym środowisku ludzie, którzy no inaczej będą nas oceniać, prawda? Ale no zawsze będzie taki margines osób, które myślą inaczej, postrzegają inaczej, może inaczej wszystko rozumieją, nie wiem, może nie doświadczyli czegoś, może mają za mało wyobraźni, nie wiem, no może mało empatii wrodzonej takiej, no nie, to nietolerancyjni. Zawsze takie osoby gdzieś tam pojedyncze się znajdą, ale ja uważam, że świadomość pomalutku się zwiększa i bardzo fajnie, bo właśnie już się spotkałam wiele razy w przestrzeniach, właśnie tak jak wspominałam, z taką fajną obsługą, pomocą i z troską po prostu. Ja się czuję zaopiekowana, jeśli chodzi o mnie. Powiedzcie mi, jaki był taki najśmieszniejszy, może najbardziej absurdalny stereotyp, z jakim się spotkaliście? Może Kasia? Jeżeli chodzi o stereotyp dotyczący mojego schorzenia, to z takim się nie spotkałam, ale mam świadomość tego, że jakby w niektórych głowach jest takie myślenie, że jak jestem niska, to jakby w moim mieszkaniu wszystko jest niżej, że mam mniejsze łóżko, mniejsze meble i tak dalej, co jest oczywiście nieprawdą. Jedynym dostosowaniem, można tak powiedzieć, jaki mam komfort w domu, to jest to, że średnio między blatem a półką wiszącą różnica wynosi chyba 60 cm, u mnie jest 40, ale dla mnie to jest na plus, bo ja mam jeszcze dodatkowe 20 cm przestrzeni u góry, które mogę jakoś zaadoptować, a tak na dobrą sprawę niczym, jak się wejdzie do mieszkania, to ono się niczym tak na dobrą sprawę nie różni od mieszkania, no każda osoba by mogła de facto tutaj mieszkać, ale spotkałam, ktoś kiedyś mi zadał jedno takie pytanie, które bardzo, bardzo mnie zdziwiło i roześmiało wręcz, i pytanie brzmiało, czy śnię o tym, że jestem wysoka? Tak, dokładnie tak. Była bardzo zdziwiona, że ktoś ma takie pytanie. Odpowiedź na nie brzmi nie. Ja nigdy jakoś nie śniłam o swoim wzroście, że jestem wysoka, absolutnie nie. Justyna, a ty jaki taki najśmieszniejszy stereotyp? Miałam taką sytuację, może inaczej razy, no tak ja atrakcyjne to było. Większość uchi tak myślą. Jeżeli jesteś głuchy, założysz aparat, to już automatycznie wszystko słyszysz i wszystko rozumiesz, potrafisz wszystko. To tak nie działa, no i niestety większość osób niesłyszących umie mijać, a nie umie mówić. Następna grupa jest ucha, a bardzo ładnie mówi. Nie za bardzo umie mijać, to różnie bywa. Ale ten, kto pyta, jak założysz aparat, to wszystko słyszy. Automatycznie to nie jest tak, bo to jest najśmieszniejsze. Jeszcze druga taka stereotyp. Osoby słyszące myślą, że język migowy jest jeden na cały świat.
I to jest po prostu śmieszne i dla nich to nie jest prawda. Każdy państwo ma swój język, swój styl migania i to jest prawdziwa prawda. A z tym to jedyną, co jest prawdą, że Polak z Niemcem, z każdym innym obcokrajowcem dogada się. Coś w tym języku jest, że możemy się dogadać. To jest jeden plus. I też osoby słyszące myślą, że ja będę mówił głośniej do osoby głuchej, to będzie słyszał lepiej. To nie jest prawda, to jest wręcz nieprzyjemne. To są takie stereotypy, które się powtarzają. Bardzo często. Czasami one są odbierane jako humor, a czasami jest to nieprzyjemne. Ale ogólnie to są całe trzy stereotypy, których nie potrafimy wyeliminować. Tak, i często na przykład też się zdarza taka sytuacja, że właśnie gdzieś tam w restauracji widziałem taką sytuację, że osoba niedosłysząca z aparatem słuchowym, a kelner próbował krzyczeć, aż się tak nastawiał do tego aparatu i krzyczał. Ja myślę, że to naprawdę było mega niekomfortowe i mega takie, no myślę, że zniekształcony ten dźwięk musiał słyszeć w tym aparacie. Monika, jaki był taki najczęściejszy stereotyp? To znaczy ja najczęściej słyszę pytania na temat takiej samoobsługi, takiej codzienności, jak gotuję, a jak ja piorę, jak sprzątam, głównie takie rzeczy. No. Nie wspomnę o technicznych w przestrzeni właśnie typu, to nie moje, ale słyszałam od kolegi, które mnie rozbawiły po prostu do łez, jak niewidomy wsiada do pociągu, albo jak niewidomy pije z filiżanki. To po prostu ja płakałam, słuchając tego. Takie no, absurdalne zupełnie, chyba nieprzemyślane do końca te pytania. No, oczywiście, że musimy się nauczyć troszeczkę inaczej pewne rzeczy wykonywać, no ale zwykle ludzie nie wiedzą, że dla niewidomych jest bardzo dużo sprzętów, które pomagają, udźwiękowionych, i pranie no, jest może kłopotem, pomijając fakt, że w różnych sytuacjach życiowych nie jesteśmy całkowicie sami. No może jedno pytanie mi się teraz przypomniało na ulicy zupełnie przypadkowej pani, która zapytała mnie, czy mam rodzinę. To znaczy właśnie dla niej to było dziwne, że mam dzieci, że mam takie stabilne życie, jakieś normalne właściwie, a nie potrafię swobodnie się przemieszczać w ruchu ulicznym. Znaczy potrafię, no tam gdzie się przemieszczam, te trasy oczywiście znam, chociaż zdarzają się różne sytuacje, czasami gdzieś mi się coś pokręci na tej ulicy, bo potrzebuję pomocy, ale pytanie bardzo wprost, no najpierw mnie to rozbawiło, później stwierdziłam, że jak pani jest ciekawa, to odpowiem, no, że mam rodzinę, dlaczego miałabym nie mieć rodziny, z jakiego powodu, no bo pani nie widzi. Ja mówię, no nie widzę, ale w czym mi to przeszkadza? Znaczy, poza tym wszystko ze mną chyba w porządku. No, a co jest do zrobienia według was właśnie w zakresie likwidowania tych stereotypów? Poza edukacją. Macie jakieś pomysły? Ja myślę, że jedna rzecz jest ważna. My w miastach większych, ci, którzy żyją w mieście, poradzą sobie i z powodu tego, że mamy dużo, dużo organizacji, które nam pomogą, jeśli trzeba, jeśli się tylko do nich zgłosimy i zaprzyjaźnimy, prawda? Jeżeli będziemy chcieli być tymi beneficjentami i korzystać z tych możliwości, które fundacje nam udostępniają, pomagają w życiu tak naprawdę, w różnych przestrzeniach życiowych. Natomiast obszary takie mniejsze, miasteczka, wręcz wsie, tu jest wielki problem, potężny problem, wiem o tym, że taki jest i dużo działań powinno być skierowane w tamtym kierunku, naprawdę. Kasia, coś jeszcze chcesz dodać?
Ja się przyłączam do słów Moniki, ale to, co powiem, też jakby zahacza o obszar edukacji. Zależałoby mi bardzo na tym, żeby ludzie zmienili podejście do niepełnosprawności. Przede wszystkim wpoili sobie dwie ważne rzeczy. Pierwsza z nich, że niepełnosprawność nie jest niczym złym, a druga to, że ta niepełnosprawność nie czyni człowieka wyjątkowym. To jest to, co chyba Monika mówiła tak, że o, podziwiam cię, jejku, jak ty sobie świetnie radzisz, jaka ty jesteś dzielna i tak dalej. Bo ja się też z takimi komentarzami w stosunku do mojej osoby spotkałam i to mi w niczym nie pomaga, no bo po prostu jak chcę wieść niezależne życie, tak jak inne osoby, to muszę sobie po prostu radzić i się nauczyć funkcjonować w społeczeństwie, tak, jak to jest. Justyna, a ty jak myślisz? Zgadza się właśnie z Asią o tej niepełnosprawności, żeby ludzie zmienili sposób myślenia o niepełnosprawności, żeby nie mówili, że niepełnosprawność to choroba, coś brzydkiego, coś wykluczającego, schowaj się, lepiej żebyś się nie pokazywał, coś takiego, po prostu żeby traktowali ja normalnie, żeby ludzie, zadbanie ludzie zdrowi mogli wspólnie żyć z osobami, które mają różne zaburzenia z tak zwanym z niepełnosprawnością. Tu nie chodzi o to, żeby bariery, które sami tworzą, na przykład osoba z wadą słuchu, wadą wzroku, chodzi o słowo z, nie, żeby nie mówili o, mówili niepełnosprawnie, o mówili pełnosprawni z jakąś tam dysfunkcją. Żeby to było normalne życie, żeby każdy był potraktowany normalnie, a nie żeby się nie bali myśleć, że ojej, a ty jesteś dzielna, wow, a ty jesteś naprawdę odważna, ucha, coś takiego. Nie, nie uważam się za osobę wyjątkową. Tak jak mówiła Kasia, chciałabym walczyć o dostęp dla wszystkich. Żeby było równość w szkołach, na poziomie liceum, żebyśmy mieli wszyscy mieli prawo do napisów, do tłumacza, łatwiejszy dostęp do lekarzy, do wszystkiego, tak jak inni. Żeby każdy uchy mógł się mieć wybór do swobodnego korzystania z życia, a nie, że jak wychodzi na ulicę, musi wybierać. To jest właśnie tej pani Justyny takie życzenie, żeby ludzie zaczęli więcej myśleć, a nie ograniczać się. Tu myślę, że też jest ważna kwestia dostępności, tak? Żeby jak najwięcej instytucji, jak najwięcej miejsc była dostępnych pod kątem różnych właśnie niepełnosprawności. I też współpracujemy z różnymi instytucjami, prowadzimy dla nich szkolenia, ale też doradztwo właśnie w zakresie dostępności. Często mam wrażenie, że po prostu no, dla nich to wprowadzenie tej dostępności to troszkę jak przejście przez mękę, tak? Nie wiedzą, jak dostosować i czasem mam wrażenie, że to tak troszkę za karę, tak? A właśnie no, myślę, że nie takie myślenie powinno być w tej kwestii. Powiedzcie, co według Was właśnie jest do zrobienia w zakresie tej dostępności, zwiększania dostępności? Ktoś chętny zacząć? Monika? Kasia? No, mnie się wydaje, że jeszcze jednak w przestrzeni, pomimo że jest całkiem sporo już na ulicach infrastruktura, to już pod moim kątem oczywiście, bo to mówię z własnego doświadczenia, nie wiem jak u dziewczyn to wygląda. Mnie czasami jeszcze brakuje tego, że są miejsca, powiem szczerze, nijakie, to znaczy bez osoby drugiej ja po prostu gdzieś się zaplączę, nie dojdę, nie dotrę. Mówię to, że żyjemy w mieście takim w miarę zorganizowanym i coraz lepiej przystosowanym, to jeszcze daleka droga do tego, żeby swobodnie właśnie się przemieszczać. No jest lepiej, ale tutaj bym... No i te obszary właśnie
gdzieś na wsiach, nie ma nawet chodników, nie ma takich bezpieczeństwa, po prostu bezpieczeństwa, nie ma chociażby czasami chodników przy głównej ulicy, w drodze z domu do sklepu, no na zwykłe zakupy. Na przykład. Ktoś jeszcze? Kasia, Justyna, coś chciałybyście dodać? Ja tak, bardzo chętnie. Mnie drażni osobiście takie sytuacje, tak, drażnią mnie takie sytuacje, kiedy powstają jakieś nowe miejsca, jakie są towary, usługi i tak dalej, i kiedy tak tyle się mówi o tej dostępności, a one powstają bez jej użycia. Ja tu mam przykład, mam na myśli sytuacje sprzed kilku dni, które były poruszane też w social mediach. Mianowicie jeden ze sklepów takich małych, które są też czynne w taki z nazwą zwierzątka, takie zielone, tutaj nie będziemy lokować produktu, to obieścił światu, że powstał taki sklep, który jest samoobsługowy, można 24 godziny na dobę wejść za pomocą aplikacji i sobie zrobić zakupy. No fajna sprawa, no ale załóżmy sobie, że jest osoba, która porusza się na wózku, wraca z jakiejś imprezy i chciałaby o 2-3 w nocy zrobić sobie zakupy. Nawet nie musi z tej imprezy wracać, po prostu ma taki kaprys i chce o tej porze zrobić zakupy. No i ten sklep jest, powiedzmy, że jest czynny, jak masz aplikację. Okej, no ma aplikację, ale nie może do niego wejść, bo infrastruktura na to nie pozwala. I drażni mnie osobiście, że w momencie, kiedy tak dużo się mówi o tej dostępności, o tym, żeby eliminować barierę, to w momencie, kiedy powstają nowe rzeczy, nie dba się o to i się na przykład nie myśli, kto będzie moim klientem. Bo nie wiem, czy to jest tak, że pokutuje w ludziach takie myślenie, że takie osoby, nie wiem, nie wychodzą z domu, że a po co im to niepotrzebne, albo jest ich tak mało, ale to też jest klient, tak? I jakby producenci powinni mieć świadomość tego, że świat jest różnorodny. I że po prostu nikt nie wie z nas, jak, w jakim jutro stanie zdrowia się obudzi, jak się będzie czuł, jaką będzie miał sprawność organizmu i tak dalej. Więc ten świat musi być zawsze dostępny dla wszystkich. A ludziom się wydaje, że jak urodzili się zdrowi, sprawni, to zawsze tacy będą już do końca życia, a tak to nie działa. Tu akurat odniosę się do tych sklepów zielonych, o których wspomniałeś. Myślę, że to dosyć niefortunne ostatnio właśnie wydarzenie i to Renata Orłowska, Zaniczka, właśnie dosyć udostępniła. I no myślę, że to jest dosyć niefortunne i myślę, że no należy jednak to zmienić, tak? A i jak już coś powstaje, coś jest projektowane, żeby to było z myślą już od początku, tak? Zaprojektowane z myślą właśnie o dostępności dla wszystkich. Dobrze, Justyna, może jeszcze coś chciałabyś dodać w tym temacie? Jeżeli chodzi o grupę osób uchy, głównym problemem jest przede wszystkim komunikacja. Przestrzeń, na przykład do lekarza, do sklepu, do banku, często nie ma świadomości o tym, że ucha osoba potrzebuje języka migowego, że musi przyjść tłumaczem, ale są często bardzo dużo tego jest. Jeżeli jest tłumacz, to osoba, która zawsze patrzy na osobę, która jest asystentem osoby uchej, a nie powinien być skierowana wypowiedź do osoby uchej, a nie do tłumacza asystenta, a zazwyczaj jest w drugą stronę. Środowisko słyszących nie ma świadomości, że tłumacz jest słyszący myślą, że osoba, która przychodzi z uchą osobą, jest ważniejsza niż osoba ucha. Tak samo jest z lekarzami. To, żeby była większa świadomość właśnie, na przykład do lekarza, do różnych specjalistów. Nie ma możliwości do psychologów, nie ma pedagogów, psychologów, którzy by umieli w sposób fajny pomóc osobom uchom.
Na przykład nie znam jeszcze psychologa, który umiałby język migowy, który by mógł pomóc w problemach. Jeżeli weźmiemy tłumacza, ale nie mamy stuprocentowej pewności, że ten tłumacz ma jak gdyby zaufania, nie wiadomo, można tej osobie zaufać. Dlatego to jest taka dodatkowa bariera. Ale ogólnie zawsze mówię o komunikacji. Chciałabym, żeby w pracy był tłumacz, chciałabym, żeby... Tutaj pani mówi, że fajnie, że już powstają pomalutku aplikacje, gdzie można byłoby się połączyć z tłumaczem. Fajnie, że takie coś jest. Pomału, pomału może dojdziemy do fajnego rozwiązania. Tak, myślę, że akurat tutaj wspomniałeś odnośnie tych aplikacji właśnie tłumaczów online. Myślę, że to jest dosyć ostatnio dosyć popularne, bo się jednak spotykam często, że jednak już jest ta usługa wprowadzona, tłumacza online, więc myślę, że to na pewno jest dosyć fajne. Tutaj jeszcze mamy pytanie od widza. Czy to prawda, że 70% głuchych nie potrafi czytać? Jestem zaskoczona, nie wiem, dokładnie nie wiem, faktycznie nie wiem. Myślę, że to jest bardzo duża liczba, nie wiem. Prawdą jest, że jestem bardzo zaskoczona. Faktycznie zła edukacja, nauczyciele nie chcieli uczyć się języka migowego, kiedy tu system jest systemowy język migowy. Może dlatego to wychwata liczba. Nie było wsparcia poprzez język migowy i nauka języka polskiego. Faktycznie zrozumienie tekstu jest trudne. Uważam, że trzeba byłoby zmienić system edukacji na nowy. Nowe metody, nowy sposób. Teraz młodzież w inny sposób się uczy i efekty są. Ale w całej Polsce szkoły specjalne mają coś nowego. Nie, wszyscy uczą się w starym systemie. Niestety system edukacji już jest bez zmian niż chwila. Więc uważam, że trzeba zmienić sposób uczenia. Tu mam wrażenie, że gdzieś mamy pogłos. Nie wiem, czy akurat takie mam wrażenie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie na czacie, to postaramy się tutaj odpowiedzieć na nie. I teraz na koniec już prawie, co byście, jakbyście mogły przekazać jedno zdanie do kobiet na całym świecie, jak ono by brzmiało? Może Kasia zacznie. Jedyne, co teraz przychodzi mi na myśl tak spontanicznie, to to, że większość kobiet potrafi walczyć o swoje. Brawa. Monika? Też mi się skojarzyło to z poczuciem własnej wartości, żeby się czuć wartościowym człowiekiem, bo ja z tym miałam długo, długo problem, zawsze się czułam trochę gorsza, a niestety takie były czasy też, teraz już jest zdecydowanie lepiej. No i jestem starsza, inaczej to rozumiem sama i przekazuję to innym ludziom też, żeby po prostu wierzyli w swoje możliwości, nie bali się. Przede wszystkim mieli dystans do swojego rodzaju, do braku możliwości pewnych, bo to jest tylko taka bariera, gdzie pewnych możliwości nam brakuje, prawda? Zawsze mówię, nie pójdę, gdzie mnie oczy poniosą. To mnie najbardziej tak naprawdę boli. Ale nauczyłam się w siebie wierzyć i to jest podstawa chyba. No i pogoda ducha jednak, trzeba ją mieć. Dzięki. Justyna?
Podobnie myślę ja, Monika i Katarzyna, ale chciałabym jeszcze dołożyć walka o równoprawna z stereotypami. Napędza, żebyśmy byli napędzani do podnoszenia poprzeczek. Nie poddawać się po prostu. Jeżeli widzimy problem, to trzeba pomyśleć, jak można znaleźć rozwiązanie. Ja zawsze wierzę, że w każdej sytuacji jest rozwiązanie i wyjście z trudnej sytuacji. Jest na pewno. Nie ma tak, że koniec świata, nie można nic zrobić. Jeżeli będzie koniec, przepraszam, jeżeli coś się zaczyna, nowy początek, to jak coś się kończy, to coś się zaczyna. Więc to jest właśnie to. Każda kobieta ma sobie ogromną siłę, potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. Czyli jednym słowem, w kobietach jest moc. Jest. Super, dziękuję wam bardzo. Jak ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, prosiłbym o zadawanie. Naprawdę bardzo wam dziękuję, bo poruszyliśmy dzisiaj naprawdę wiele tematów i pod kątem dostępności, i pod kątem barier, stereotypów. Więc myślę, że to jest takie bardzo ważne i takie no bardzo edukacyjne, tak? Więc naprawdę wam dziękuję. Zobaczymy jeszcze, czy ktoś tutaj zadaje jakieś pytania na czacie, czy nie. Pan Radosław napisał, jest moc, tak, potwierdzam. Jest wielka, wielka moc. Liczymy, że wasz przykład przyczyni się do poprawienia wizerunku osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie i ograniczy te błędne stereotypy. I też w naszych działaniach też no, staramy się budować codziennie taką odrobinę lepszego i dostępnego świata. I no, myślę, że dziękuję wam bardzo, że chciałyście dziś być z nami i współtworzyć to dzieło, tą konferencję. Myślę, że wam się też, drodzy widzowie, bardzo to podobało i oglądaliście. No i życzymy co wam? Życzymy wam przede wszystkim wspaniałych przygód, dużo energii w działaniu, dobrych ludzi na swojej drodze. No i aby to życie zaskakiwało, tak, was swoim pięknem i do przodu. Także dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Super. Ja również bardzo dziękuję i chciałam tylko dodać tak na koniec, że bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość udziału z kobietami i że tą dzisiejszą wideokonferencję mogliśmy też pokazać, że niepełnosprawność ma płeć, że ja lubię na przykład mówić o sobie, że nie jestem osobą z niepełnosprawnością, tylko jestem kobietą z niepełnosprawnością, nie mam jakiejś trzeciej płci, ja po prostu jestem w pierwszej kolejności kobietą, tak? I tą jakąś tam niepełnosprawność mam. Mam nadzieję, że też naszym tutaj widzom mogliśmy dzisiaj pokazać, że spotkały się kobiety z trzema różnymi rodzajami niepełnosprawności, które wiodą niezależne życie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Rafał. Dziękuję i mam nadzieję, że kiedyś się nam uda w ogóle jakieś szkolenie wspólnie poprowadzić. Czemu albo nie? Ja bardzo lubię podróżować, bardzo lubię Kraków. Pozdrawiam wszystkich z Krakowa. Wzajemnie. Justyna, ty też jesteś jednak troszkę związana z Krakowem. Obecnie mieszkasz w Lublinie, ale studiowałaś... No Lublin też pozdrawiam. W Krakowie, być może jeszcze na koniec powiesz, jak wspominasz Kraków? Moje studia w Krakowie, kierunek graficzny komputerowy, wspominam studia, często chodziłam po Krakowie. Piękne wspomnienia, fajne, mam dużo tam przyjaciół, piękne miasto, piękne. Ma sentyment do Krakowa.
uwielbia to miasto. Także zapraszam Justyna, Kasia również zapraszamy do Krakowa. Chętnie przyjadę. Zapraszamy. Tutaj na czacie Ewa, super spotkanie, bardzo wiele padło ciekawych tematów. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Ania, dziękujemy. Też super spotkanie. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki jeszcze raz. Cześć. Dziękujemy.